Dziś będziemy rozmawiać o powrocie do Polski, który dziennikarka właśnie rozpoczyna. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiega Wasz powrót do Polski? Bardzo powoli, dlatego że najpierw musieliśmy 2 dni temu jechać na lotnisko, załatwić formalności, ponieważ nasz przewoźnik nie odpowiadał na nasze maile, więc zamiast zwiedzać Bangkok, jeździliśmy po lotniskach. Udało nam się zmienić rezerwację z Warszawy na Berlin, a dzisiaj znowu pojawił się problem. Byliśmy 3 godziny, 4 właściwie przed odprawą, o 19 na lotnisku, o 22 mamy wylot i czekaliśmy pół godziny najpierw, żeby zamienić bilet, który był zarezerwowany, ale nie mieliśmy go fizycznie. Później na odprawie pojawił się problem, nie chciano nas przepuścić z tego względu, że jesteśmy Polakami i musimy mieć specjalne dokumenty, czy jesteśmy zdrowi. Najpierw próbowano nas przekonać do tego, żebyśmy zrobili badania w Tajlandii i od lekarza dali zaświadczenie, że jesteśmy zdrowi. Ale okazało się, że możemy to zrobić dopiero w Berlinie, więc wydrukowaliśmy sobie takie zaświadczenie i najprawdopodobniej w Berlinie będziemy trochę dłużej, niestety. No i w tej chwili jesteśmy na lotnisku już po 4 właściwie bramkach, które musieliśmy przejść. Na samym początku sprawdzano nas i nie wiem, czy widać tutaj w kamerze, mam takie niebieskie kółko przyklejone na koszulce z której strony, nie widać. Badano nam temperaturę i sprawdzano, jaką mamy temperaturę, wyświetlało się zielone światełko i pokazywano nam termometr. Później dostawaliśmy naklejkę, czy możemy przejść dalej, potem kolejna kontrola, kontrola paszportowa, kontrola na bramce bezpieczeństwa, odciski palców i tak dalej, także dość długo to trwało. Kolejne kontrole czekają nas w Moskwie i później w Berlinie. Tutaj jest sprawdzane absolutnie wszystko, także jesteśmy zmęczeni już przed samym lotem, a przed nami jakieś 20 godzin podróży. Więc zamiast miłego urlopu to mamy teraz nerwy, stres. Zresztą nie tylko my, bo inni Polacy również. W ogóle jak spotykaliśmy na ulicy w Bangkoku Polaków, to jedyne o czym rozmawialiśmy to o tym, jak wracacie do domu. A opowiedz o tym, jak wygląda sytuacja na lotnisku w Bangkoku. No tutaj jest dość mało osób, ale na tych bramkach, na których my się odprawialiśmy, czyli do Moskwy, było dużo ludzi. Byli Polacy, byli Rosjanie, no bo oni też chcą wrócić do domu. Ludzie skracali sobie urlopy albo wręcz przeciwnie, poprzedłużali. Ale jak na tak duże lotnisko, bo to jest duże lotnisko, to jest bardzo mało ludzi. A kontrole są właściwie wszędzie. Wszędzie jest ochrona, wszędzie ludzie chodzą z termometrami, wszyscy chodzą z maskami. Ja zdjęłam maskę do naszego wywiadu, ale też zaczęłam chodzić w masce, mimo że uważałam, że to jest tylko przejaw paniki. Wszędzie są dostępne oczywiście rzeczy zmierzające właściwie na każdym kroku co 3-4 metry. A mogłabyś opowiedzieć, jak będzie wyglądał Wasz powrót do domu? Mówię tutaj o konkretnych miejscach, skąd dokąd będziecie podróżować. W tej chwili lecimy do Moskwy, o godzinie 22 startujemy, będziemy lecieć około 10 godzin. W Moskwie czeka nas przesiadka, kilka godzin czekania. Później lecimy do Berlina. Z Berlina jedziemy do Görlitz i tam piechotą przechodzimy przez granicę, bo z tego co wiemy to są bardzo duże kolejki, a między dworcem w Görlitz a w Zgorzelcu jest 800 metrów, więc przejdziemy piechotą, żeby przejść przez te kontrole graniczne przede wszystkim. W samolocie wypełnimy najprawdopodobniej dokumenty, które musimy w Görlitz pokazać na granicy. Potem w Zgorzelcu będziemy próbowali złapać pociąg do Wrocławia i już tutaj na miejscu we Wrocławiu będziemy po prostu jechać do domu. Musimy w dokumentach na granicy, które musimy zostawić, musimy określić adres, w którym będziemy przebywać. Moim gościem była Monika Suder, Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.